Cześć, witajcie na kanale Astra Hobby. Dotarcie na Księżyc jest niezwykle kosztowne. W związku z tym NASA potrzebuje dużo pieniędzy, aby zapewnić sobie szansę na powrót astronautów na powierzchnię Księżyca. W środę, podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów, administrator Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, Bill Nelson, ogłosił, że agencja prosi o ponad 11 miliardów dolarów na program Human Landing System oraz modernizację istniejących obiektów. Jest to kolejny znak, że NASA stoi przed ogromnym wyzwaniem, aby astronauci mogli wylądować na Księżycu już w 2024 roku, pomimo szybkich postępów firmy SpaceX. I zapewne brakuje nam tutaj perspektywy. Dodatkowe 11 miliardów dolarów możemy porównać do całego budżetu NASA na rok fiskalny 2021 roku, który wyniósł 23 miliardy 300 milionów dolarów, czyli jest to niemal połowa budżetu. Kwota 11 miliardów dolarów zostanie prawdopodobnie wypłacona w ciągu kilku lat i zostanie dodana do istniejącego budżetu NASA. Według Nelsona 5 miliardów 400 milionów dolarów pójdzie na rozwój alternatywnych lądowników oprócz statku kosmicznego Starship przygotowywanego przez SpaceX. Wiadomość ta pojawia się po tym, jak NASA wybrała SpaceX i tylko SpaceX do opracowania statku kosmicznego zdolnego do lądowania astronautów NASA na Księżycu. Zarówno Blue Origins jak i Dynetix przegrały przetarg, a następnie zakwestionowały decyzję, składając protesty. Do protestów przyłączyło się także kilku członków kongresu, którzy argumentowali, że wybór tylko SpaceX był przeciwko zdrowej konkurencji. NASA utrzymuje, że po prostu nie miała wystarczających funduszy, aby kontynuować pracę nad więcej niż jednym lądownikiem. Jak powiedział Nelson członkom Izby, NASA poprosiła o 3 miliardy 400 milionów dolarów na sfinansowanie Human Landing System, ale dostała tylko 850 milionów dolarów. W planach jest obecnie osobny przetarg na przyszłe misje, który będzie otwarty dla wszystkich firm, w tym SpaceX. Government Accountability Office bada teraz zarzuty Blue Origin oraz Dynetix. Jeżeli protesty zostaną podtrzymane, wtedy wszystko zacznie się od nowa, co stanowiłoby poważne utrudnienie dla i tak już ambitnego harmonogramu misji Artemis lądowania na Księżycu. Zespół inżynierów z Uniwersytetu Cornella opracował nową technikę mikroskopową, która jest wystarczająco potężna, by dostrzec pojedynczy atom w trzech wymiarach i stworzyć obraz tak wyraźny, że jedyne rozmycie pochodzi od ruchu samego atomu. Ich nowa technika pozwala im jednak pracować na grubszych, bardziej realistycznych próbkach i może nawet zostać wykorzystana do poprawy obrazowania medycznego. Chiny odłożyły w czwartek z nieokreślonych przyczyn technicznych misję zaopatrzeniową do swojej nowej stacji kosmicznej. Statek kosmiczny Tianzhou 2 miał zostać wystrzelony w czwartek wczesnym rankiem, jednak chińskie załogowe Biuro Inżynierii Kosmicznej ogłosiło opóźnienie na swojej stronie internetowej i nie podało, kiedy może nastąpić start. Byłaby to pierwsza misja zaopatrzeniowa do głównego modułu stacji kosmicznej Tianhe, który został wystrzelony 29 kwietnia. Planowanych jest jeszcze 10 startów, które mają dostarczyć dwa pozostałe moduły stacji, różne komponenty, zapasy oraz trzyosobową załogę. Chiny wcześniej uruchomiły dwie mniejsze eksperymentalne stacje kosmiczne. Zostały wykluczone z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, głównie pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, które obawiają się tajemnicy otaczającej chiński program kosmiczny i jego bliskich powiązań wojskowych. Mimo to Chiny nawiązują coraz bliższą współpracę w przestrzeni kosmicznej z różnymi krajami europejskimi oraz z innych regionów. Amerykańskie siły kosmiczne z powodzeniem wystrzeliły satelitę wchodzącego w skład systemu Space Based Infrared System na pokładzie rakiety Atlas V, rozbudowując istniejący system wykrywania rakiet. Jest to kolejny znak, że siły kosmiczne odgrywają coraz większą rolę w amerykańskim kompleksie wojskowym, mimo że są najmłodszą gałęzią sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Satelita na pokładzie rakiety jest unowocześnioną wersją istniejących satelitów, których zadaniem jest wczesne ostrzeganie przed zmierzającymi pociskami. System działa poprzez wychwytywanie podczerwonych sygnatur cieplnych
pocisków rakietowych i śledzenie ich w celu wczesnego ostrzegania sił naziemnych. Według USA zagrożenie technologią pocisków balistycznych rozprzestrzenia się na całym świecie. Przeciwnicy, których kiedyś trzymali na geograficznym dystansie, teraz chwalą się rozwojem tej technologii. W nadchodzących tygodniach silniki na pokładzie satelity SBRS przesuną go na orbitę geosynchroniczną, co pozwoli mu pozostać nieruchomo nad tym samym regionem. I tą wiadomością kończymy dzisiejszy Astroporanek. Mam nadzieję, że miło spędziłeś ze mną czas. Jeżeli nie jesteś moim widzem, to zapraszam do subskrypcji kanału, by być zawsze na bieżąco z moimi produkcjami. Dzięki bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Kosmiczna piona.